Od wielu lat tradycją gminy Kościelec jest organizowanie dla wszystkich dzieci z terenu gminy Kościelec akcji profilaktycznej połączonej z obchodami Dnia Dziecka. W dniach 4 i 5 czerwca uczniowie i dzieci ze szkół i przedszkoli spotkali się na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu, by wspólnie oddać się zabawie. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działająca na terenie gminy Kościelec, mając na uwadze zawiłości współczesnego świata, które negatywnie wpływają na psychikę dzieci, przekazała środki na organizację akcji profilaktycznej Zagrożenia to zniszczenia pod hasłem Mądre głowy, zdrowe głowy. Spotkanie otworzył wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski, przypominając o niebezpieczeństwach, z którymi borykają się dzieci. Były również życzenia i prezenty z okazji Dnia Dziecka. Życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim jak najlepszych wyników w nauce, bo za chwilkę tak pewne rzeczy już rozstrzygną się i dobrej zabawy oczywiście dzisiaj. Przygotowałem też, przywiozłem tutaj piłki, takie nagrody dla Was za to, że przygotowaliście ten Dzień Dziecka dzisiejszy, także poproszę może tutaj kogoś, przedstawicieli poszczególnych szkół w tej chwili i chciałbym te piłeczki przekazać. No wiadomo, skoro dbamy o zdrowie, to również do tego muszą być jakieś dodatkowe elementy, no w tym przypadku piłki. Także dużo zdrowia nam życzę wszystkim. Moi drodzy, bawcie się dobrze, bądźcie zdrowi, uśmiechnięci i pamiętajcie, otaczają Was zawsze ludzie, którzy chcą Wam pomóc i chcą Wam udzielić wsparcia. Życzę Wam wspaniałych atrakcji dzisiaj, niezapomnianych chwil i dużo, dużo radości. Dziękuję Wam bardzo. Uczniowie klasy 6 A Szkoły Podstawowej w Kościelcu przedstawili scenkę profilaktyczną dotyczącą zagrożeń współczesnego świata pod tytułem Uwolnij mnie. Akcję wsparły Komenda Powiatowa Policji w Kole, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Różkowie. Uczestnicy imprezy mieli okazję wysłuchać prelekcji dotyczącej szkodliwości uzależnień oraz konsekwencji z nich wynikających. Zapoznali się z pracą służb mundurowych. Piękna pogoda, wspaniała atmosfera, otaczająca zieleń wprawiła wszystkich w dobry nastrój. Wiele radości i uśmiechu dostarczyły wszystkim uczestnikom wspólne zabawy z animatorami, tańce, konkurencje sportowe i inne atrakcje.